Chciałbym teraz powiedzieć kilka słów na temat mądrości, czym jest. Nie dlatego, że uważam się za mądrego, bo tu nie o to zupełnie chodzi. Nie chodzi o to, żeby napychać sobie ego tak, że jesteś jakiś mądry, wybitny i tak dalej. To tak naprawdę zupełnie nie jest istotne. Tak, w ogóle to nie jest istotne. Dla mnie to jest zawsze komplement, jak ktoś mi mówi, jesteś zerem. Tak, jesteś niczym. Czy jesteś wszystkim, ale to już nie jest wtedy to akurat społecznie nie uaktywniło się jako komplement znowu, jak ktoś mówi do kogoś, jesteś wszystkim. Tak? A jak mówi, jesteś niczym, to wtedy w tym momencie jest już jakby to traktowane jako obelga, chociaż zupełnie nieprawidłowo. Mądrość to pragnienie poznawania prawdy, doświadczanie życia, cieszenie się tym procesem, tego, że jesteś teraz, tu, docenianie tego, co masz, gdzie jesteś, kim jesteś, czy masz jakie masz zdrowie, jaką jesteś osobą, jaką masz relację, w którym okresie swojego życia w tym momencie jesteś. Ta radość, to docenianie tego pozwala ci otwiera przed tobą automatycznie drzwi na więcej. Jeżeli doceniasz to, co masz, to otwierasz się automatycznie na więcej. Jeżeli nie doceniasz tego, co masz, to nie jak możesz dostać więcej. Wtedy też nie docenisz tego, co masz. Tak? Nawet jak będziesz dostaniesz złote góry, to nie docenisz tego, jeżeli nie doceniasz tego, co masz teraz, chociażbyś miał tego mało. Dlatego ta mądrość, zobaczcie, mądre społeczeństwo, to jest społeczeństwo, które właśnie działa w zgodzie z naturą, w zgodzie ze sobą, z własną naturą wewnętrzną, siebie jako istnień. I takiego społeczeństwa, takich społeczności nic nie jest w stanie tak naprawdę ogłupić, zmanipulować. Bo ci ludzie wiedzą, co jest prawdziwe. Wiedzą, jakie mają prawdziwe potrzeby, więc nie jest się w stanie stworzyć sztucznych. Nie można stworzyć wyłomu w tych ludziach, ponieważ ci ludzie cały czas mają w sobie energetykę połączoną z naturą. I życie, jakość życia jest zupełnie inna niż człowieka zaprogramowanego tak na konsumpcjonizm, tak, gdzie gdzieś tam ta równowaga została gdzieś tam wyparta. I móc obserwować też ten cały zakres też różnych patologii, tak? Widzieć tych ludzi, którzy są jak koziołki, jak baranki prowadzone gdzieś na rzeź, tak? Nie widzą tego, tak? Gdzie tak naprawdę cały czas może być pomoc, tak? Kiedy wybiorą wreszcie pasterza, a nie wilka kolejnego, który będzie tak dalej zachęcał ich do wchodzenia do tych rzeźni. Więc, ale jednocześnie sam proces, tak? Gdzie obserwujesz śmierć, obserwujesz narodziny, obserwujesz ten cały proces egzystencji, gdzie jedni wzrastają poprzez właśnie działanie w zgodzie ze sobą, swoją naturą, a inni upadają, tak? Gdzie zawierzają pewnym iluzjom, półprawdą, tak, tym przez to prędzej czy później musi się skończyć ta iluzja, która nie, ona, iluzja sama w siebie nie może wzrastać, ona im jest piękniejsza i tak dalej, to tak naprawdę to nic za tym się nie kryje, ona nie jest połączona z prawami natury, i które też są równie piękne, ale się nie reklamują, nie potrzebują tego, tak, gdzie jak po co reklamować raj, tak? Mówię, ja robię takie eksperymenty i reklamuję raj, pokazuję, jakie są piękne prawa natury, ale też jednocześnie nie liczę na jakieś nie wiadomo jakie przyjęcie, tak? To się też przejawia przez wyświetlenia. Ile mamy ludzi w Polsce, takich, którzy sami z siebie szukają prawdy, szukają ludzi o niezwykłych pasjonatów, tak? Ludzi, którzy pragną odkrywać prawdę, werbalizować, którzy żyją prawdą, którzy żyją autentycznością wyrażania właśnie swojego widzenia, odkrywania samodzielnie prawdy, doświadczania, mam żywym doświadczeniu interakcji z innymi, nazywania pewnych rzeczy, tak, wychodzenia poza różne ograniczenia, tworzenia, odkrywania własnego komfortu, własnej strefy, własnego centrum. Ile z takich ludzi, no mówię, pokazuję na poziomach świadomości, tak, ile jest osób, które już same samodzielnie doświadczają, a ile jest osób, które gdzieś tam trwają i potrzebują, żeby tak ktoś przyszedł i im pomógł. I to wszystko jest takie jasne, takie zrozumiałe. Jest tyle przebłysków, jak wchodzisz na swoje własne miejsce. Tyle widzisz. Móc to zwerbalizować, to by mogło długo potrwać. Zresztą nie wszystko jest zrozumiałe tak, żeby to nazwać.
Tak, to co przed chwilą, te przebłyski, jakie miałem. No jakbym je teraz miał opisywać, to no potrzebowałbym po prostu więcej czasu, wprowadzenie, tak, żeby móc przemienić twój filtr poznawczy, tak, gdzie człowiek jest na ogół, działa trochę przez pryzmat obaw, tak, że sami ludzie boją się mówić więcej, tak, ponieważ boją się, że coś zostanie wyrwane z kontekstu, że wypadną śmiesznie, że będą w pewien sposób niezrozumiali, źle odebrani, gdzie właśnie jest ta uzewnętrzniona motywacja dotycząca tego, jak gdzie człowiek jeszcze wierzy, że jest kimś, kto kimś wierzy, że jest tą postacią, tym wizerunkiem, który widzą w nim inni ludzie, i zapominając o tym, że może go cały czas kreować i że cały czas się zmienia, codziennie jest, rodzi się na nowo i ma prawo do bycia sobą, ale sobą tego, bo czasami bycie sobą dla niektórych jest ludzi jest byciem kimś innym, tak? Bo nie wiedzą, co to znaczy być sobą. No, to jest właśnie ten okres, kiedy to człowiek mądrzeje. A czasami mądrzejesz właśnie zdając sobie sprawę, jak głupio się czasami zachowujesz, jakim głupcem jesteś. To też jest bardzo fajny okres, tak? Gdzie uświadamiasz sobie tego głupca wewnętrznego. On się wtedy, jakby go widzisz, kim on jest. Jest takim małym dzieciaczkiem, który nie ma granic, który jest takim, właśnie on lata gdzieś, takie dziecko, tak szuka, bawi się, zupełnie nie wie, co to są jakieś zasady. Tak wtedy rozumiesz, że to jest, że ty to nazywałeś głupcem, a tak naprawdę to jest dziecko w tobie, takie wolne. Tak? I w tym momencie się to wszystko ułatwia, jakby wszystko znajduje swoje miejsca, tak? Że mamy w sobie całe mnóstwo ja różnych. I teraz jeżeli dopiero nazwiemy to ja w pewien sposób, tak? Ja dziecko, ja dorosły, ja rodzic, ja pasjonat, ja odkrywca prawdy, ja Bóg, ja demon, ja anioł, ja materia, ja energia. Wszystko się tak łatwo, tak ci ułatwia. Albo ja kondensator, ja opornik, ja wzmacniacz, tak, ja komik. Tak wszystkie te ja są w nas i jak przyzwalasz im na to, żeby był, rozumiesz ich, poznajesz je, to ich jest jakby coraz mniej, bo się stają takimi bardziej właśnie tymi wzorcowymi ja i się oczyszczasz, aż odkrywasz to jedno ja nieprzejawione, w którym wszystko się zawiera i przez które wszystko się dzieje i nic się nie dzieje. Pozdrawiam takim zakończeniem.